Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy oczywiście w Chinach, w Chuyang. To jest miejscowość w prowincji Hebei, jakieś 400 km od Pekinu, na zachód, w górach. Słynie z wyrobów kamieniarskich, rzeźbieniu w marmurze i w wyrobach bardzo pięknych, artystycznych, które są stąd eksportowane na cały świat. Ale dziś postanowiłem się tutaj w Chuyangu, przepraszam, że miejsce może nie jest zbyt eleganckie, bo jesteśmy na terenie jednej właśnie z takich wytwórni, rzeźbiarni w kamieniu, więc dookoła jest pełno pyłu marmurowego. Tym niemniej ja postanowiłem, ponieważ jest przerwa obiadowa, wszyscy pracownicy poszli do domów na lunch, postanowiłem napić się herbaty. Żeby napić się w Chinach herbaty, trzeba mieć stół do herbaty. Ten stół przede mną wykonany jest z kamienia. Są takie stoły z drewna, z pni, z różnych wielkich robione bali, albo też z kamieni szlachetnych, nefrytów, onyksów, marmurów, granitów, rzeźbione przepięknie. Przepraszam, nie mogę tego pokazać. I na takim stole, który charakteryzuje się tym, że ma zrobione specjalne odpływy, bo tu się leje woda przecież. Tutaj są rureczki, wiaderka i są odpływy do wody z tego stołu. Taki stół służy w Chinach do przyrządzania herbaty. My tu jesteśmy zautomatyzowani, bo jest XXI wiek, więc oczywiście drugim niezbędnym elementem jest nie tylko czajnik do herbaty, ale taki mini automat. On jest podłączony do butli z wodą. Ten automat tutaj na dole ma pojemnik z wodą, rureczkę. Jego się uruchamia. Przycisnąć dwa razy, tak. I wodę można sobie nalać automatycznie. Tutaj woda leci, proszę bardzo. Nalaliśmy sobie wodę i zaczynamy gotowanie wody na herbatę. W tym czasie musimy mieć oczywiście herbatę. Herbaty mają tysiące odmian. Tutaj Chińczycy słyną z herbat, co prawda nie takich czarnych, jak my pijemy. Czarne, czyli herbaty suszone, już fermentowane. One lepsze są oczywiście indyjskie, cejlońskie. Chińskie herbaty to głównie herbaty zielone, czyli po prostu wysuszone. Albo herbaty typu Tiekuanyin czy Ulung, czyli herbaty półfermentowane. One dalej są zielone, ale już są podfermentowane i te herbaty właśnie Ulungi, a zwłaszcza ta odmiana Tiekuanyin z Fujianu, to są najpopularniejsze w Chinach gatunki herbat. One są pakowane w takie jednorazowe torebki, żeby można było otworzyć, prawda, i zaparzyć sobie dobrą herbatę. Proszę pamiętać, że herbaty zielone i te półfermentowane wytrzymują najwyżej pół roku, no maksymalnie rok. Później już są do wyrzucenia. Proszę w takim razie stosować tą metodę, jaką stosują Chińczycy, a mianowicie trzymać je w lodówce. Herbatę można nasypać do takiego naczynka, które ma sitko i tutaj się, prawda, ten przez sitko przefiltrowany napar znajdzie w tym pojemniczku. Chińczycy mają mnóstwo takich gadżetów do robienia herbat. Tu są na przykład tego rodzaju siteczka, gdzie można od razu nalewać, nasypać tutaj herbatę i nalewać filtrowaną bezpośrednio już gotową herbatę do tych małych czareczek. Można też zaparzać w takich dzbanuszkach, to jeszcze jeden ze sposobów. Można oczywiście w czajniczkach malutkich, prawda, i nalewać z czajniczków. Proszę również pamiętać, że w Chinach takie czajniczki są bardzo spersonalizowane. Często każdy właściciel ma swój czajniczek i często również pije prosto z dziubka. Po prostu liście herbaty zalewa się
po raz kolejny i kolejny i kolejny, może zalewać po kilka, kilkanaście razy przez cały dzień te same liście i one są ciągle dobre. Ciągle są dobre, ciągle są smaczne, ciągle są wartościowe. Takie napary dwanóżków nigdy w środku nie należy myć. Ten specjalny osad, który tam się zbiera latami, to jest najcenniejsza część czajniczka. Niektóre czajniczki osiągają zawrotne ceny właśnie dlatego, że przez 100 czy więcej lat nie były w środku myte. One utrzymują ten aromat. Nasza woda się zagotowała, w związku z tym my zrobimy herbatę w ten sposób. Proszę zobaczyć, ona natychmiast się filtruje. I teraz oczywiście jest kwestia takich czareczek. Nie pije się herbat tutaj ani w szklankach, ani w filiżankach, tylko w takich herbacianych miseczkach. Oczywiście też każdy ma swoją, niektóre mają po kilkaset lat, są takimi skarbami rodzinnymi, prawda, nie ma zwyczaju, prawda, picia z dowolnej czareczki. Każdy ma swoją ulubioną. Oczywiście też takich czareczek w Chinach robi się setki, jeśli nie tysiące rodzajów. Trzyma się je tutaj w takim pojemniczku do dezynfekcji, do zalewania wrzątkiem, żeby je zgotować, żeby było elegancko. Są specjalne szczypeczki do wyjmowania takich miseczek. W ogóle tych gadżetów herbacianych jest pełno. Tutaj mamy taki właśnie zestaw do nasypywania herbaty, do mieszania tych listków i tak dalej, i tak dalej. Też tego jest multum. Tym niemniej wypada zawsze, bez względu na to, czy w takim pojemniczku, czy nie, wypada zawsze te czareczki wydezynfekować, prawda? I kiedy już są gotowe, to można nalewać do nich herbatę. Teraz pierwsze nalanie, jest taka szkoła, że ono w zasadzie jest tak zwanym myciem herbaty. Czyli że herbata z tego nalania w zasadzie powinna zostać wylana, nie powinna być pita. To jest tak zwane kąpanie liści herbacianych, czy pranie, płukanie. Proszę bardzo, dopiero to drugie zaparzenie będzie w pełni wartościowe. Proszę zobaczyć, te liście, które były w takich małych grudeczkach zielonych, granuleczkach, już się rozwinęły. Teraz są pełne, piękne, zielone liście. Możemy nalewać, możemy naparzać i możemy, proszę bardzo, już trzeba mieć wprawę, bo to jest wszystko wrzątek. Herbata jest oczywiście bardzo zdrowa, zawiera antyoksydanty w pierwszej kolejności, czyli te wszystkie wartościowe składniki, które zapobiegają starzeniu się, tak? Które neutralizują różnego rodzaju trucizny w naszym organizmie, ale zawiera też różne inne wartościowe składniki, garniki, witaminy, szczególnie herbaty zielone i te półfermentowane są polecane. Nawet w przypadku chorób nowotworowych, chorób autoimmunologicznych, herbata to samo zdrowie. I teraz nie wyobrażacie sobie tego zapachu, aromatu, bo to jest herbata zbierana teraz, na wiosnę. Te listki, proszę zobaczyć, one się rozwinęły, to są czubki listków. Można je jeść, jest wiele chińskich dań przygotowywanych z liśćmi herbaty, na przykład krewetki, liścia herbaty smażone i tak dalej. To jest też bardzo cenny surowiec. Tym niemniej my znamy herbatę jako napój, więc życzę zdrowia, pijcie Państwo herbaty ile wlezie. I jeszcze jedno, tutaj na tym stole jest taka trójnoga żaba, która trzyma w pyszczku pieniążek. To jest oczywiście
chińska mitologia. Na szczęście dobrze jest też tą żabę czasem polewać herbatą, żeby się napiła. Wtedy będzie kasa w firmie i w rodzinie, będzie zdrowie, będzie pomyślność. Czego ja też Państwu serdecznie życzę i pozdrawiam z Ciujami. Najlepsza na upały.